wystawa powstała w Niemczech, w Magdeburgu, dzięki staraniom Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Magdeburgu i Stowarzyszenia Ravel, Stowarzyszenia Twierdzy w Magdeburgu. W połączeniu ze szkołą, naszą tutaj opolską szkołą numer, SPT numer 33. Tam pani Lemke Friediger z uczniami prowadziła taki projekt badawczy, w którym uczniowie jeździli do Magdeburga i zbierali informacje na temat historii marszałka Piłsudskiego, który był tam uwięziony w twierdzy magdeburskiej i odkryli sporo nowych faktów nieznanych dotąd, w ogóle nieznanych szerszej publiczności w Polsce na temat pobytu marszałka w Magdeburgu. Jak się okazuje, nie było to takie więzienie w takim rozumieniu, takim bardzo, bardzo ostrym, bardzo uciążliwym. Marszałek oczywiście był tam, miał ograniczoną wolność, natomiast jego życie tam wyglądało inaczej niż takie stereotypowa niewola. I sam w swoich wspomnieniach dosyć pozytywnie wspominał ten czas. Oczywiście odpowiednio do sytuacji. I ta wystawa przedstawia właśnie ten czas marszałka spędzony w Magdeburgu. Moim zdaniem niezwykle ciekawy epizod. To, że on był więziony w Magdeburgu i z Magdeburga prosto w listopadzie 1918 przyjechał do Warszawy, to jest fakt znany. Natomiast jak w tym Magdeburgu, jak ten czas mu upływał, tego w szerszej publiczności nie wiadomo. I ta wystawa o tym mówi.